Mogę powiedzieć, że fantastyczna rzecz się w tym momencie stała. Ja wiem, że to jest tylko parzenie kawy, że to jest, mogłoby się wydawać, że to nie jest nic nadzwyczajnego, ale my mieliśmy, Lena, pewną umowę. Dobra, to umawiamy się na dwa reportaże. Pierwszy reportaż, jak już będzie serduszko. Dobra. Spotykamy się i wtedy myślę, że może nawet przyjedziemy do ciebie do domu, że raz zaprosisz z kamerą, przyjedziemy na jakiś... Na kawę. Dobra, jesteśmy umówieni w takim razie na kawę. Co to była za umowa, powiedz nam? Umowa była taka, no, że jak już dostanę prezent, będę miała przeszczep, to pan przyjdzie do mnie na kawę. Oznacza to, że masz nowe serduszko, a my możemy dzisiaj spokojnie wypić kawę i porozmawiać o tym, jak to ostatnie miesiące wyglądały w waszym przypadku, bo bardzo dużo się działo. No dobrze, to ja w takim razie zacznę od bardzo konkretnej rzeczy. Mianowicie mam dla ciebie niespodziankę. Poczekasz chwilkę? Jasne. Dobra, to 3 sekundy dosłownie, zaraz podejdę. Słuchaj, bo ja już troszkę cię poznałem. No, troszkę tak. Sporo rozmawialiśmy. Pamiętam, że, znaczy wiem, że twoje plany się zmieniają i ciągle myślisz o swojej przyszłości i o tym też oczywiście porozmawiamy, ale na pewno wiem, że marzysz o tym, żeby podróżować. Mówisz, że Korea jest takim miejscem, do którego najchętniej byś jechała. Tak, po prostu chciałabym spróbować ich takich dań, ale też mają przepiękne miejsca tam, więc też dlatego. No i na pewno nie tylko Korea, tylko wiele, wiele innych krajów chciałabym odwiedzić. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze... A, no tutaj to mam nadzieję, że ci się to spodoba. Kupiłem ci taki zeszyt, żebyś mogła sobie zapisywać swoje plany, pomysły. A może pamiętnik? Albo będą notatki z podróży. Albo notatki z podróży. No. Tu takie, wiesz, ja tam się na takich dziewczęcych rzeczach nie znam. Nie wiem, czy lubisz takie... Nie lubisz? Tak? Tutaj masz z globusem znowu. To jest temperówka. Tu masz jakieś kolorowe długopisy. O, to akurat się bardzo przyda, bo ja zapisuję sobie lekcje takimi kolorowymi, więc to jest bardzo trafione. Mam nadzieję, że te prezenty ci się spodobały, no i że ci się jakoś tam przydadzą. W szczególności może ten zeszyt do planowania, bo jest co planować. To wasze życie było pełne perturbacji, pełne niepewności, niepokoju. Ja w ogóle byłam chyba w takim szoku, jak się dowiedzieliśmy, że to serduszko się znalazło, że... Stanęłam na chwilę i się zastanawiałam, gdzie mi to wszystko znikło, ale rzeczywiście nie było łatwo przez te 4 lata. No, Lena czekała wyjątkowo długo, naprawdę. Słyszeliśmy, że tam dzieci czekają, ale to był dużo krótszy okres, a ona te 4 lata tak się działa i wyglądaliśmy na to serce. I różne rzeczy się wydarzyły. Niestety raz było łatwiej, raz było gorzej. No i dużo jeszcze przed nami. Lenka chorowała na bardzo rzadki rodzaj kardiomiopatii. Była to kardiomiopatia restrykcyjna. W tym przypadku nie było mowy o leczeniu farmakologicznym czy leczeniu operacyjnym. Ja od razu, słysząc diagnozę, od razu usłyszałam, że jedynym ratunkiem dla niej jest przeszczep serca. Dochodziło do zastoju krwi w tym sercu. Ta krew nie była, napływała, ale nie była wypompowywana. Pod koniec naszego czasu oczekiwania, jak patrzyłam na obraz, kiedy Lenka miała wykonywane echo serduszka, to miałam wrażenie, że to za chwilę pęknie po prostu i wystrzeli, było tak ogromne. No, leki owszem przyjmowała, ale to były leki takie, które miały zapobiegać powikłaniom związanym z chorobą. No, niestety nie udało się do końca jej zabezpieczać przed wszystkimi powikłaniami, bo Lenka przeszła udar. Pamiętam, jak się spotkaliśmy przecież w szpitalu, to było po udarze już. To był taki czas, kiedy już czułyście, że w tej klepsydrze tego piasku jest naprawdę już bardzo mało, prawda? Do tego, żeby działać. Tak, końcówka roku, no koniec listopada, początek grudnia, to był naprawdę bardzo ciężki. Lena już, nie dość, że fizycznie, naprawdę już bardzo słaba była. Już nie miała siły nawet przejść po domu, tak po prawdzie. Widziałeś, że mamy nieduży korytarz, prawda? Ona potrafiła przejść z pokoju do kuchni i się zmęczyć. I już nie wracała z tej kuchni, tylko potrzebowała, żeby ją przenieść na łóżko i musiała odpocząć. Psychicznie też już była bardzo słaba. Bardzo się bała. Czuła gdzieś tam, że ten czas za szybko ucieka, że jest go już bardzo mało po prostu. Już czułam, że mam coraz mniej tych sił, jak sobie porównywałam, jak się czułam na początku, gdy dowiedzieliśmy się o chorobie, to wiedziałam, że już jest bardzo źle i po prostu
się zastanawiałam, czy na pewno to serce się znajdzie. Mhm. Czy doczekam. Ale na szczęście właśnie przyszedł taki moment, to było w grudniu zeszłego roku, prawda? Kiedy ktoś do was zadzwonił. Całą mlenę chorobę prosiliśmy o to, żeby ten przeszczep nie był tylko w grudniu. Bo my naprawdę mieliśmy taki uraz do tego grudnia, bo dużo złego się w nim wcześniej działo. I baliśmy się, że to fatum się będzie ciągnęło dalej i że coś może później nie tak. Ja tam zaczęłam gotować jakieś rzeczy. Pamiętam, że tego dnia, tego 22, to ja byłam tak zła, tak zirytowana. W ogóle nic mi nie wychodziło. Później zaczęliśmy ubierać choinkę, gdzie też mało się nie pozabijaliśmy. Czyli coś wisiało w powietrzu ewidentnie. Wisiało w powietrzu. Po prostu było jakoś dziwnie, jednocześnie niepokój, trochę złość. To jest, zdarzała się radość, no po prostu było takie bardzo dużo uczuć. Całe skupisko emocji. Mm-hmm. A to skupisko emocji kumulowało się późno w nocy, kiedy dostałaś telefon. Tak, była 1:50, jak zadzwonił telefon w nocy. No i ja się zerwałam, mówię, bo tak sobie myślałam, mówię, kurczę, no koordynator, nikt inny o tej godzinie nie może przecież zadzwonić. No i faktycznie wyświetlił się numer koordynatora, no i usłyszeliśmy, że jest serce dla Lena. Nie do końca Lenka chciałaś jechać, co? No, to było tak, że ja po prostu się bardzo bałam, bo jak ja myślałam o tym przeszczepie, to sobie go bardzo stresująco i bardzo denerwująco wymyślałam, a poza tym, jak wspominałam wcześniej, chciałam bardzo być na tych świętach Bożego Narodzenia. Bardzo siedziałam zdenerwowana, aż po prostu stwierdziłam, że już dłużej nie wytrzymałam z ciekawości, co się dzieje, ze strachu, i po prostu krzyknęłam: mamo, czekam, to była dla mnie wieczność, nie wiem ile minęło, ale była dla mnie wieczność. No i w końcu mama wchodzi. Widzę po jej minie, że jest, że ma łzy w oczach, i po prostu już wiedziałam. Ja tak się na nią patrzę, też mam łzy w oczach, i pytam: mamo, jest serce? Będę miała przeszczep? Ja pamiętam, że jak już przyjechał wujek, to ja tak siedzę jeszcze na tym krześle i mama mówi: chodź. Ja tak niepewnie staję, idę, bardzo powoli, w ogóle wyobrażałam sobie, że trzeba będzie biec i w ogóle, że karetka przyjedzie właśnie, no ale tak nie było. No i wychodzimy z tego domu, no i wujek, jedziemy już. W ogóle bardzo dziwna była ta jazda, no bo to było już późno, były święta, więc drogi były puste. Poszliśmy na oddział kardiochirurgii. Tam Lenka dostała łóżko, ale oczywiście z niego nie skorzystała, była tak zestresowana, że spędziła czas na świetlicy, czekając na pobranie badań. Przyszła do nas anestezjolog na rozmowę i wtedy nam powiedziała, że już są wyniki zgodności, że serce pasuje i że przeszczep będzie około godziny 11. Najgorszy był moment rozmowy z kardiochirurgami. Wtedy była taka chyba dłuższa chwila zastanowienia się, czy podpisać tą zgodę, czy nie podpisać. Najgorsze dla mnie było to, że jak kardiochirurg powiedział, że może się okazać, że serce, które przyjedzie, jednak nie pasuje, tak? Albo jest z nim coś nie tak, albo się uszkodziło w transporcie. No i wtedy będzie problem, bo Lenka zostanie wtedy na krążeniu pozaustrojowym, podłączona pod maszynę i będzie czekała na kolejne serce, które się znajdzie. Nie wiem, czy mogę cię, Lenka, o to zapytać, bo to są bardzo trudne doświadczenia. Ty jesteś taką osobą, taką dziewczynką bardzo świadomą, bo wiem, że mama przez całą chorobę bardzo świadomie cię prowadziła, ty miałaś świadomość tego, co się dzieje. Kiedy wiedziałaś, że za chwilkę znajdziesz się na sali operacyjnej, co tam się w tej twojej głowie działo? Nie płakałam wtedy, po prostu siedziałam i byłam bardzo zmartwiona. Na kolanach trzymałam taką pompę i tam jakieś leki mi podawali. I presja zaczynała lecieć. Tak. No i dojechaliśmy już do takich drzwi. Przepraszam. Lenuś, pa. Tata z mamą weszli na taką salę, ale była taka czerwona linia i oni po prostu musieli za nią stać. I jak już się położyłam, no wtedy już płakałam, bo po prostu się tak bałam i po prostu podali mi jakiś lek tam, żebym nie pamiętała tego. No i mama z tatą, pamiętam tylko, jak ostatnie wspomnienie, które stamtąd mam, to było takie coś, że wokół byli lekarze i mama z tatą. No i wtedy już nic nie pamiętam. Pamiętacie, jakie były ostatnie słowa, które skierowałyście do siebie? Ja nie byłam w stanie nic do niej powiedzieć. Ja miałam taki ścisk w gardle, że po prostu nie byłam w stanie powiedzieć słowa.
Ale Lenka, w ogóle my mamy takie powiedzenie, co wieczór się prześcigamy, kto pierwszy powie, że dobranoc, kocham zawsze o jeden więcej. Ty mnie wtedy trzymałeś za rękę i ja tak na ciebie patrzę, ty już miałaś łzy w oczach, ja tak na ciebie spoglądam i mówię, mamo, kocham cię zawsze jeden więcej. Ty wtedy odpowiedziałeś, kurczę, wygrałaś. I powiedzieliśmy sobie, papa, ty znowu wspomniałeś, że mnie kochasz, ja znowu ci przypomniałam, że ja zawsze o jeden więcej. No i to była nasza ostatnia rozmowa. Jelena wjechała na salę o 10:30, wjechała na ten blog. Ja pamiętam, że moja siostra siedziała z włączoną kamerą w telefonie i nadsłuchiwała razem z moim mężem gdzieś tam helikoptera, bo na pewno to serce przyleci i ona to nagra, jak ono wjeżdża. I nagle ona tak siedzi, patrzymy w windę, a tam wjeżdża koordynator z jeszcze dwoma osobami i z walizką. No Lenka już wtedy leżała bez swojego starego, zepsutego serduszka i czekała na wszczepienie tego nowego. O godzinie 14 wyszedł profesor Kuśmierczek i wtedy pierwszy raz nam powiedział, to znaczy pierwszy raz ktokolwiek nam powiedział, że serduszko już bije w Leny piersi, że jest wszystko dobrze i że dostała naprawdę dobre serce. O godzinie 15 otworzyły się drzwi i wyjechała Lena. Właściwie to najpierw wyjechało łóżko. Na tym łóżku była sterta kabli, kabelków, rurek, rureczek, pomp, monitorów. Po prostu ja nie widziałam nic oprócz tego. A dopiero gdzieś tam pod tym wszystkim na dnie leżała Lena. Jak pamiętam, to pierwsze, o co zapytałam mamy, to powiedziałam po prostu cześć. Ona odpowiedziała cześć i zapytałam, czy mieli wigilię. Na początku trochę się bałam ruszyć ręką, więc po prostu leżałam i czułam, że to serce jest, było mi tak dziwnie, bo zazwyczaj to moje serce po prostu tak biło bardzo dziwnie, a teraz to było takie szybkie, równe i po prostu czułam się nieswojo. No i dopiero jak mama przyszła i zapytała się, mamo, a ja mam tutaj dużo kabelków i w ogóle tych węflonów w ręce, ona powiedziała, że nie, mogę że może zgiąć. To ja wtedy dopiero wzięłam i przyłożyłam do klatki i pamiętam, że to było zarówno najlepsze, jak najdziwniejsze uczucie, które doświadczyłam, bo po prostu to było takie nietypowe. Jak już później mogli do nas przychodzić, to znaczy przychodzić, w sensie odwiedzać nas przez drzwi, przez szybę gdzieś tam na nią tak chwilkę zamienić, jak byliśmy na kardiologii, to w ogóle jak ktoś przychodził, to ona pierwsze co to, zobaczcie, zobaczcie jak mi serce bije. Przejeżdżała w ogóle z tego popu na kardiologię w swoje właśnie 10 urodziny. Więc ja jak w ogóle weszłam rano na oddział, na pop tam, do niej, to pierwsze co, to zobaczyłam łóżko wystrojone balonami, wokół mnóstwo prezentów i kartek z życzeniami. Zobaczyłam panie pielęgniarki, w ogóle była bardzo fajna zmiana, bo jedne z tych lepszych pielęgniarek mi się trafiły. Odśpiewali 100 lat, wystrojone łóżko było naprawdę balonami. No, mogę przyznać, że to był jeden z milszych gestów, które dostałam na urodziny. Lena, jak sobie zrobisz krzywdę przed biopsją, to nie dzwoń do mnie. Lena, pójdziemy wspólnie do więzienia. Ty za kręcenie nielegalnych bączków, a ja za nagrywanie tego. Bo właśnie uwolniłeś się od szpitala. Ten szpital cały czas jest w tle, co trzeba robić, żeby to serce pracowało i żeby było dobrze. Do przeszczepu byliśmy tylko tak po prawdzie pod kontrolą kardiologiczną i neurologiczną po tym udarze. No a teraz tych specjalistów mamy multum po prostu. Mamy dermatologa, stomatologa, nefrologa, endokrynologa, hematologa, no po prostu jest tego bardzo dużo. Musimy pilnować wielu rzeczy, bo niestety immunosupresja, którą Lena przyjmuje, działa korzystnie na serce, nie doprowadza do odrzutu, ale przy okazji niszczy inne rzeczy, więc rzeczywiście musimy się pilnować. To serduszko z czasem będzie rosło troszkę wolniej niż powinno rosnąć. Niewykluczone, że po jakimś czasie Lenka będzie potrzebowała kolejnego przeszczepu serca. Ja mam taką propozycję, bo chciałbym też troszkę z tobą porozmawiać o tym,
jak to twoje życie nabiera tempa wraz z tymi mocniejszymi uderzeniami serca, ale chyba nie będziemy tutaj o tym rozmawiać. Bardzo przyjemnie tutaj jest przecież, ale ja wiem, że ty masz dużo swoich takich miejsc tutaj wokół tej wioski, w której mieszkasz, do których lubisz chodzić. I tak się zastanawiam, czy nam zdradzisz, gdzie lubisz chodzić, czy tam się może przejdziemy. Może tam porozmawiamy o tym, jak wygląda to życie teraz, co ty na to? Ja bardzo chętnie. Kilka jest takich miejsc, ale może takie tutejsze, najbliższe, żeby jakoś długo nie chodzić. Dobra, to co, to idziemy? Z chęcią. Gdzie my teraz idziemy? Do szałasu, który zrobiłam od razu po wyjściu ze szpitala. No nie tak od razu, no jak mogłam już chodzić do lasu. To chyba najbardziej ci właśnie brakowało tego lasu, co? Jak byłaś chora? No, znaczy mogłam niby chodzić do lasu, ale po prostu nie miałam na to siły. Teraz jak jest z tym twoim sercem? Jak ty czujesz? Masz więcej energii? Energii na pewno mam więcej, bo no jakby to powiedzieć, po prostu już ciężko mi się siedzi zamiast ruszać. Rozpiera ci energię, jak sądzę? Dokładnie, znaczy... Mam tak, że pod koniec dnia już lubię sobie po prostu usiąść i obejrzeć jakiś filmik na telefonie albo po prostu poczytać książkę. Tędy? Tędy. Te wakacje to są pierwsze tego typu wakacje, bo jesteś po przeszczepie i też zupełnie inaczej one wyglądają, prawda? Dokładnie. O, trzyma się, Szałasz. To jest miejsce, w którym... Żeby była jasność, robimy tak, bo tu są mrówki. No. Dobra, czyli co? Tutaj budowaliśmy ten szałas z bratem i ciocią. Aha. Z mamą, nie z siocią, z mamą. No i tutaj się bawiliśmy jakby w okresie takim zimowym, wiosennym. Czyli ten szałas to jest wasze dzieło, tak? To jest nasze dzieło, robiliśmy go sami. Aha. Znosiliśmy patyki. No. No i chyba już musimy uciekać. Dobra, zbijamy się stąd. Tak. Dawaj. Dobra, ale pogryzłem, strasznie gryzą te mrówki. Bardzo. Miejsce jest super, dobra, możesz wylądować. Już czekaj, nie skacz, jest? Dobra, dobra, ekstra. Dobra, uciekamy. Czyli szałas jest ekstra. To gdzie teraz idziemy? Teraz idziemy na plac, który ogólnie jest placem zabaw i często tam idziemy się spotkać z znajomymi lub się bawić. Jak jest mieć taką super siostrę, co? Fajnie. Na pewno jest dużo adrenaliny, jak gdzieś z nią wychodzę sam na przykład, żeby się jej nic nie stało, ani nic takiego. Muszę się nią tak zajmować teraz już bardziej niż przed przeszczepem. Przed przeszczepem była taka, ciągle leżała w łóżku, tak to nic, a teraz już jest energiczna, chce wszędzie wychodzić. No dużo rzeczy się zmieniło po tym przeszczepie. Każdy dzień, który teraz zaczynamy, jest naprawdę wyjątkowy, bo już naprawdę łapałam się na tym, że po prostu wstawałam rano i patrzyłam, czy ona oddycha. A teraz, wstając rano, widzę Lenę, która otwiera oczy i od razu ma siłę do działania. I od razu się pyta, jakie plany mamy na dziś. Więc czasem ciężko za nią nadążyć, ale serce rośnie. Bo mówimy serce, że Lenka ma serce, że ono się pojawiło, ale przecież to serce jest sercem, które jest dane. Co to w tobie właśnie powoduje, wywołuje, kiedy o tym myślisz, zastanawiasz się nad tym, kiedy rozgryzasz ten temat, kiedy nad tym tematem się też wcześniej zastanawialiście, że Lenka ma, mieć będzie serce drugiego dziecka? W ogóle to jest bardzo ciężki temat. Pamiętam, jak Lenka po przeszczepie wspomniała, że chciałaby się spotkać z rodziną dawcy. Ja wtedy mówię, Lenka, ale co byś powiedziała, tak? A ona mówi, że ona chciałaby się spotkać tylko po to, żeby podziękować. I zadała mi pytanie, czy ja bym nie chciała. I do tej pory nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo szczerze mówiąc, ja nie wiem, co bym powiedziała tej matce, tej rodzinie, tak? Dziecka, które dało życie mojemu dziecku. Naprawdę nie wyobrażam sobie tego, bo Ja wiem, jak to było, kiedy ja siedziałam i każdego dnia się bałam o to, czy moje dziecko przeżyje i czy się uda, tak?
nie wyobrażam sobie, co może czuć matka, która straciła dziecko, ale rzeczywiście to jest bardzo ważne. Ja wiem, że to ja siedzę i każdego dnia cieszę się z tego, że Lena ma tyle siły, tyle energii, że cieszy się życiem, że odkrywa świat na nowo i przeżywa wszystko to, czego nie mogła przeżyć przed przeszczepem. Ale mimo tego, że rodzina zgodziła się na zostawienie cząstki swojego dziecka na ziemi, no oni nie widzą tej radości, tak? Ich dziecka po prostu nie ma, więc naprawdę ich podziwiam. To jest naprawdę niewyobrażalne. Ta wdzięczność, którą mamy w sobie. Trzeba o tym mówić, trzeba mówić o tym, że przeszczepy dzieci są rzadkie. Te organy muszą być przeszczepione zazwyczaj po prostu od małych istot, od innych dzieci. A kiedy już dochodzi do takiej sytuacji, kiedy do tego przeszczepu potencjalnie mogłoby dojść, to rodzice nie do końca chcą dzielić się tym swoim dzieckiem, tym, co może dać drugiemu, ponieważ się boją po prostu, chcą mieć to dziecko zachować dla siebie, ale czasem warto pomyśleć o tym, że można przedłużyć w pewnym sensie życie swojego dziecka w taki sposób. Jak już rodzice są zapytani, to oni nie odmawiają, tylko chodzi o to, żeby ich pytać, tak? Można uratować życie, podejmując tę decyzję i dzieląc się tym, co najważniejsze, tak? Czyli życiem. Takim życiem, które jest tutaj za nami. Chyba najcenniejsze, co może być, życie własnego dziecka. No, naprawdę. Uwaga, trzy. Tylko musimy nogi podnieść do góry. Trzy, cztery. Jest! Co ty sobie tak myślisz? Co sobie marzysz tak na przyszłość? Co tam się w tej twojej głowie kluje, kiedy myślisz o przyszłości? Planuję po prostu zostać kardiologiem dziecięcym, bo po prostu czuję, że chcę pomagać innym dzieciom i po prostu... Mam nadzieję, że po prostu będę dobrym kardiologiem i pomogę im w wielu chorobach. Czyli co, za parę lat się widzimy znowu, kiedy już będziesz tym kardiologiem? No mam nadzieję. Dobra, to zdecydowanie za tych parę lat odwiedzam cię. Mam nadzieję, że to twoje dalsze życie właśnie w tym kierunku będzie zmierzało, żebyś była fantastycznym lekarzem, bo fantastycznym człowiekiem już jesteś. Ja dziękuję bardzo za bycie fantastycznym człowiekiem. Pan też jest bardzo miły. I mam nadzieję, że się spotkamy, bo tej obietnicy ja dotrzymałam, to teraz pan musi dotrzymać obietnicy, że się spotkamy za te parę lat. No, dotrzymałem obietnicy, że przyjechałem na pierwszy reportaż, przyjechałem na drugi, przyjechałem teraz na kawę. Dokładnie. Czyli widzimy się za kilka lat. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymaj się. Pa. Pa.